Dzień dobry. Dzisiejszy materiał poświęcony będzie kolejnemu eksponatowi, który znajduje się na naszej wystawie stałej. Jestem w tej chwili w drugiej sali historycznej, czyli w sali, gdzie prezentujemy pamiątki związane z okresem międzywojennym, od powstania Wielkopolskiego po wybuch II wojny światowej. Zabytek, o którym Państwu dzisiaj chcę poopowiadać, to kolejny album fotograficzny, album należący do Mariana Pukackiego. Nie jest to pierwszy zabytek z nim związany. Linki do poprzednich materiałów związanych z Marianem Pukackim, również do jego biogramu, który nagrałem jakiś czas temu, zamieszczę jak zwykle w opisie tego filmiku. Marian Pukacki był oficerem Wojska Polskiego, porucznikiem, był prawnikiem, ukończył studia prawnicze w Poznaniu. No i album fotograficzny, który dzisiaj Państwu zaprezentuję, przede wszystkim dokumentuje jego działalność polityczno-społeczną z okresu studiów, z lat studiów, a także z lat początków jego. Funkcjonowania jako oficer Wojska Polskiego. Album zawiera fotografie z lat 1929-1936. Jest w nim 36 kart, na których znalazło się, znalazły się 123 fotografie. Zapraszam na materiał. Podczas omawiania tego albumu e, będę starał się też wplatać w moją narrację wątki biograficzne Mariana Pukackiego. Ja wiem, że nagrałem już o nim oddzielny materiał. Jak zwykle, o czym już wspominałem, można znaleźć link do niego w opisie filmiku. Natomiast tutaj też parę wątków biograficznych będę poruszał. E, album, co Pierwszy rzuca się w oczy, był bardzo estetycznie prowadzony. Są tutaj wyraźne podpisy, mimo że jest ich niewiele, są lakoniczne. Natomiast na pewno wykonał je sam Marian Pułkacki. Album zaczyna się w roku 1929, kończy się w roku 1936, więc to jest czas przede wszystkim studiów naszego bohatera. Przypomnę tylko, że Pukacki był prawnikiem, porucznikiem wojska polskiego, oficerem naszego Krotoszyńskiego 56. Pułku Piechoty Wielkopolskiej, no i też żołnierzem września 1939 roku w obronie stolicy w 1939 roku we wrześniu poległ przecież. Tutaj na pierwszych trzech fotografiach mamy podpis wyjaśniający, gdzie to się działo. To była wycieczka akademickiego koła Krotoszyniaków, na lipiec 1931 roku. Strona druga albumu to są dwie fotografie, jedna podpisana Gostyń przed klasztorem. Zaznaczę tylko, o czym też wspominałem w materiale o Pukackim, że nie urodził się on w Krotoszynie, tylko w Wyskoci, a jego rodzina wraz z dziećmi przeniosła się w 1921 roku do naszego miasta. Tutaj zamieszkała przy ulicy Poprzecznej 1, a sam Marian Pukacki rozpoczął naukę w miejscowym gimnazjum imienia Hugona Kołontaja. Karta trzecia, mamy cztery fotografie, yy, trzy podpisane. Pierwsza po prawej do góry podpisana Krotoszy na rynku 1930 rok, poniżej po lewej stronie Gdańsk Politechnika 1930 rok, a trzecia fotografia na dole po prawej podpisana w Łebczu. Warto dodać, że tuż przed założeniem tego albumu i tuż przed pójściem na studia Pułkacki w latach 1928-1929 odbył zasadniczą służbę wojskową w Batalionie Podchorążych Piechoty nr 7 w Śremie. No i pod jej koniec został promowany do stopnia podporusznika, więc już jako student miał stopień oficerski. Kolejna karta albumu na kolonie akademickiej tu padły 1930 rok. To właśnie ten 1930 rok to jest rok, kiedy Pułacki rozpoczyna studia na Wydziale Prawno Ekonomicznym Uniwersytetu w Poznaniu. Podczas studiów działał w Związku Akademickim Morskim w Młodzieży Wszechpolskiej, a także w Związku Młodych Stronnictwa Narodowego. Te jego konotacje narodowe zresztą będą w albumie widoczne bardzo często. Kolejny, kolejna skarta albumu. Tutaj mamy e, trzy zdjęcia. Dwa podpisane w Domu Akademickim w roku 1931. W charakterystycznej czapce e, studenckiej jest e, Pukacki na jednym z tych zdjęć. A po lewej stronie zdjęcie podpisane na wieczorku korporacji Lechy 1931 rok. Warto zaznaczyć, że taka literka K z to jest właśnie taki skrótowiec. E, słowa korporacja. Korporacja Lechia, czyli Konwent Lechia Korporacja Studentów Uczelni Poznańskich, bo tak brzmi pełna nazwa tej organizacji, bo to taka ogólna organizacja zrzeszająca studentów uczelni poznańskich. Dalej, kolejnej, na kolejnej karcie mamy Zarząd Bratniej Pomocy Towarzystwa Studentów Uniwersytetu w Poznaniu lata 1929-1930. Jest widoczny na tym zdjęciu też w czapce studenckiej Franciszek Marian, przepraszam, Pukacki, już mi się z jego bratem tutaj pomyliło. Marian Pukacki był przewodniczącym Bratniej Pomocy tego towarzystwa. Na dole mamy fotografię ukazującą nowy Dom Akademicki, czyli po prostu dzisiejszy akademik Hanka przy Alejach Niepodległości. Jak ktoś studiował w Poznaniu, no to doskonale wie, gdzie to miejsce jest. I po prawej stronie też dla studentów z Poznania rozpoznawalne miejsce, bo Kolegium Minus Uniwersytetu w Poznaniu. Na następnej karcie mamy dwa portrety Józef Nowak i Julian Brenes. Rok 1931, obaj panowie w czapkach studenckich, obaj panowie mają też w klapach mieczyk chrobrego, szczerbiec. Był to symbol obozu Wielkiej Polski, który używany był zarówno przez Stronnictwo Narodowe, jak i przez Obóz Narodowo-Radykalny, a od 1930 roku także przez Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska, i właśnie z tym związkiem raczej to zdjęcie jest związane. Broszki poszczególnych organizacji różniły się przede wszystkim umieszczonym na szarwie skrótem nazwy organizacji. Obóz Wielkiej Polski zdelegalizowano w roku 1933, zrobiły to oczywiście władze sanacyjne, no i wtedy zanoszenie mieczyków w klapach marynarek groziły kary administracyjno-karne. Także było to ryzykowne. To jest 1931 rok, czyli jeszcze przed delegalizacją. Na kolejnej karcie mamy też dwa portrety, Marian Krzyżaniak i Julian Brenes. Ten sam Julian Brenes, który jako student był sfotografowany tutaj już w mundurze kaprala też 1931 rok. Następna karta z roku 1932. Trzy fotografie. Na napisie, na dwóch zdjęciach widać, że to jest wieczorek korporacji akademickiej SURMA. Była to męska organizacja akademicka, którą założono w roku 1920. Pierwotnie nazywała się Akademickie Towarzystwo SURMA, Związek Śpiewaczy. Miał on cechy korporacji akademickiej w 21 roku pod wpływem korporacji Magna Polonia i korporacji Lechia. Surma zmieniła swoją formę organizacyjną i przekształciła się ostatecznie w korporację akademicką. I tak naprawdę, tak jak każda korporacja, również ta Lechia, o której już wspominałem, Surma była ideowo-wychowawcza przede wszystkim dbała o rozwój intelektualny, duchowy, fizyczny i towarzyski swoich członków. Na tym polegały te korporacje studenckie. Ale szczególnym rodzajem działalności Surmy było kultywowanie wielkopolskich tradycji śpiewaczych. Od tego się przecież Surma zaczęła. Kolejna karta, 12. bal bratniej pomocy 1 lutego 1932 roku i grupa lotników. Tutaj mamy trzech wojskowych na wspólnym zdjęciu. Następna karta. Mamy tutaj aż 11 fotografii, w tym jedno normalnoformatowe i 10 miniaturek Wilno 1932 rok, troki i legaciszki. Na następnej karcie mamy sesję Rady Delegatów Ogólnopolskiego Związku Bratnich Pomocy w Wilnie 3-4 i 5 maja 1932 roku. Te Ogólnopolskie Związki Bratnich Pomocy to były takie organizacje, one się też tu w albumie często przewijają, których celem było rozdzielanie pomocy socjalnej dla niezamożnych studentów poprzez system pożyczek, a także stypendiów, no oraz prowadzenie tanich jadłodajni. Również inną taką działalność dobroczynną. te organizacje prowadziły, prowadziły też działalność oświatową wśród ludności i miejskiej i wiejskiej. Co ciekawe początki tych bratnich pomocy sięgają połowy wieku XIX. Na następnej karcie mamy cztery fotografie ukazujące kurs jazdy konnej wiosna 1932 roku i na jeszcze jednej karcie mamy też te właśnie, ten właśnie kurs prawdopodobnie, bo też tutaj mamy konie widoczne na czterech fotografiach. Dodam tylko, że Marian Pukacki studia ukończył dopiero w roku 1939, co nie powinno dziwić, ponieważ no, jego takie bardzo mocne społeczno-polityczne zaangażowanie sprawiało, że on miał dużo, dużo innych rzeczy do roboty. Był też aktywny cały czas wojskowo, bo od 1936 roku był członkiem Związku Oficerów Rezerwy. Kolejna karta, trzy fotografie w Gdyni, 1932 rok. W tym czasie Gdynia jest nowiutkim, dopiero co wybudowanym miastem, sportem nowoczesnym. Mamy na plaży i na deptaku. Jeszcze jedna karta, chyba najbardziej opisana. Mamy pięć fotografii: przed kolonią akademicką w Gdyni 1932 rok, w Poznaniu wrzesień 1932 rok, w Tupadłach na inspekcji 1932 rok, na spacerze w Gdyni 1932 rok i przed barakiem kolonii akademickiej w Gdyni też rok 1932. Następna karta Wydarzenie podpisano poświęcenie sztandaru korporacji, bo to znowu to K z wykrzyknikiem Gedania Poznanensis 9 listopada 1932 roku. I cóż to ta korporacja? Ta korporacja powstała przy Wyższej Szkole Handlowej w Poznaniu, oczywiście było to, była to korporacja akademicka. Założono ją w 1926 roku i początkowo zrzeszała studentów, dla których ważna była idea powrotu Gdańska do Polski. Zresztą dewizą korporacji było omnia propatria et mari Polono, czyli wszystko dla ojczyzny i polskiego morza, kolorami takimi rozpoznawalnymi, tejże korporacji był wiśniowy, zielony i złoty, te kolory miały symbolizować odpowiednio zapał, nadzieję na potęgę polskiego morza, a także szlachetność. Czapki studenci nosili w kolorze wiśniowym z wyszytym cyrklem em, Gedani, czyli takim monogramem, który składał się z pierwszych liter łacińskiego hasła Niech żyje i wzrasta i rozkwita korporacja Gedania Poznanensis. Od 1927 roku korporacja należała do hadyckiego zjednoczenia polskich akademickich korporacji chrześcijańskich, a od maja 1932 do Narodowego Związku Polskich Korporacji Akademickich. Tutaj już widzimy listopad 1932 roku, czyli ta Gadania Poznanensis ma już charakter narodowy, stąd pewnie i Pukacki się w nią zaangażował jako narodowiec. Kolejna karta albumu, trzy fotografie z 13 balu Bratniej pomocy 1 lutego 1933 roku. I jeszcze jedna karta, trzy fotografie, dwa, dwie z Wieczorku Młodzieży Wszech Polskiej 12 lutego 1933 roku i jedna z 13 balu Bratniej pomocy. Na następnej karcie mamy dwie fotografie, obie z Wieczorku Młodzieży polskich z 12 lutego 1933 roku. Na jeszcze jednej karcie mamy cztery fotografie, wszystkie cztery podpisane. Jedna podpisana przez, przed nowym domem Akademickim, chodzi oczywiście o wspomniany Akademik Hanka przy Alejach ale niepodległości. Druga do góry to jest na dziedzińcu 15 Pułku Ułanów 1933 rok, podobnie jak ta po lewej na dole, też na dziedzińcu 15 Pułku ułanów poznańskich 1933 rok. No i ostatnia fotografia tutaj przed Rajdem do Gniezna 27 kwietnia, też rok 1933. Jeszcze jedna karta, już 22. Mamy cztery fotografie. Rekolekcje zamknięte w czaczu 11 czerwca 1933. A obok, po prawej stronie, mamy korporacja Lechia w Batorowie 15 czerwca 1933. Na następnej fotografii mamy jakieś stroje historyczno-ceremonialne korporacji akademickiej. Widać tutaj charakterystyczne stroje, powiedzmy, takie parahistoryczne plus czapki studenckie, więc to raczej tak wygląda, chociaż tych wszystkich sześć fotografii nie ma podpisu na tej karcie. Na następnej karcie już podpisy są. Mamy kurs szoferski 22 lipca 1933 roku. Mamy na kolonie akademickiej podpis lakoniczny i u dołu w tupadłach sierpień 1933 roku. Widzimy w jakich miejscowościach Pułkacki lubił bywać. Na kolejnej karcie, już wybitnie wojskowej, mamy podpis na Placu Wolności 15 sierpnia 1933 roku i u dołu po ćwiczeniach rezerwy październik 1933 roku. Na następnej karcie 14 bal Bratni Pomocy 1 lutego 1934 roku, i tutaj dwie fotografie. A na jeszcze jednej karcie, na kolejnej, 27, już zjazd Związku Młodych Narodowców 10 czerwca 1935 roku. Tutaj rozpoczyna nam się taki powiedzmy minicykl fotografii związanych trochę z morzem. Do góry Mewa na Trockiem jeziorze sierpień 1935 roku i u dołu na plantach maj 1934 rok. W drodze na Sowiniec, Kraków 22 września 1935 rok i przed operą w maj 1934 rok. Kraków 22 września 1935 roku na Sowińcu. Widać tutaj Pukackiego przy budowie prawdopodobnie kopca Piłsudskiego, bo tamże ten kopiec wybudowano mniej więcej w tym okresie. Kolejna karta nadal Kraków przed pomnikiem Jagieły. No raczej ten pomnik nazywa się pomnikiem Grumwalskim. W Krakowie, oczywiście, i obok na dziedzińcu Wawelu. Oba zdjęcia wykonane 23 września 1935 roku. Na następnej karcie mamy cztery fotografie. Morski kurs żeglarski, lipiec 1936 roku. Na Temidzie 1, Temidzie 2 na fali, Temidzie 3 po awarii. I wszystko to w ośrodku szkolnym jachtingu morskiego. Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Tak to podpisano na środkowym, górnym zdjęciu. Następna karta cały czas mamy ten kurs żeglarski na rufie, podniesienie bandery, przy robotach linowych i na tle LMki. Ta LMK to polski żaglowiec, który pływał w latach 1934-1938, był to szkuner pięciomasztowy, a jego imię to tak naprawdę skrótowiec, skrótu nazwy Armatora tejże tego żaglowca, czyli LMK. Kolejna Karta z trzema fotografiami cały czas pływamy. da 2 na deptaków Gdyni i wyjazd do jastarni. I jeszcze jedna morska, że tak powiem, karta do Orłowa naboi po wykładzie przerwa i w oczekiwaniu na instruktora. Kolejna karta, już przedostatnia w albumie. Pięć fotografii cały czas właśnie na tym kursu, kursie żeglarskim. Prawdopodobnie, chociaż te, żadne z tych pięciu zdjęć jest nieopisane, natomiast to jest widać po prostu cykl. A całość albumu zamyka ta karta, 36. Mamy tutaj apel Federacji PZOO 21 czerwca 1936. To PZOO, to Federacja Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. Eee, federacja, która zrzeszała związki kombatanckie o prosanacyjnym nachyleniu. Założono, założono ją w 1928 roku. Tak naprawdę ona podporządkowała sobie dość szybko większość organizacji tuż kombatanckich tuż przed wybuchem II wojny światowej. W jej skład wchodziło 37 aż organizacji kombatanckich. Po prawej stronie mamy Szczypiorno jesień 1936 roku i na dole ze stuletniego jubileuszu Gimnazjum Krotoszeńskiego 25 listopada 1936. Jest to ostatnie zdjęcie w albumie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Album, który dzisiaj Państwu przedstawiłem jest przedostatnim na naszej wystawie stałej. Niedługo już przyjdzie pora na prezentację ostatniego albumu z naszej wystawy. A na dziś już Państwu bardzo dziękuję. Jak zwykle zapraszam na materiał w przyszły wtorek. Do zobaczenia.